Witajcie! Jakiś czas temu w komentarzach pod filmem Tanie prezenty Jolita spytała, czy możemy nagrać odcinek o dekoracjach do pokoju młodzieżowego. Pod jej komentarzem jest już ponad 1000 lajków, dlatego kochani, dziś spełniamy Waszą prośbę i bierzemy się za ten temat. Zobaczcie! Mój kuzyn uwielbia jeździć na desce, a zbliżają się jego urodziny, więc postanowiłam zrobić mu niebanalny prezent, który idealnie się wpasuje w jego zainteresowania. Na początku odkręcam kółka ze starej deskorolki. Następnie dokładnie szlifuję spód deski, tak aby usunąć naklejkę. Teraz maluję wyszlifowaną powierzchnię farbą tablicową. W miejscach po kółkach przykręcam wieszaki. Na koniec ozdabiam deskę napisami i gotowe. Wykonanie takiego wieszaka wcale nie jest takie trudne, jakby się wydawało, a mój kuzyn był naprawdę zadowolony z tego prezentu. Co prawda, trochę nie spodobał mu się ten napis, ale na szczęście jest to farba tablicowa, także będzie mógł ozdobić deskę według własnego uznania. Dziś pokażę Wam sposób na to, jak zrobić ozdoby do pokoju, która oprócz swojego ciekawego wyglądu będzie również użyteczna i pięknie zagospodaruje nam puste miejsce na ścianie. Oglądajcie! Na początku wycinam szablon, który znajdziecie w opisie. Następnie odrysowuję go na macie korkowej. Pozostało już tylko wyciąć kształty z maty nożykiem do tapet i gotowe. Taki Pac-Man spodoba się zarówno graczom, jak i laikom, którzy podobnie jak ja grają w gry tylko okazjonalnie. Ozdoba prezentuje się bardzo ciekawie, a dodatkowo spełnia funkcję tablicy. Hejka kochani, tu Kretka i moja propozycja na dekoracje w nastoletnim pokoju dotyczą osób, które lubią częste zmiany i błyskotki. Zobaczcie, co dla Was przygotowałam. Tutaj mamy naszywki, które są ogólnie dostępne, ale jeżeli jesteście akurat tymi zainteresowani, to znajdziecie je na Allegro i wystarczy wpisać dekretka. No i tutaj użyjemy tych sobie naszywek do odświeżenia naszych poduszek. I tutaj bardzo fajna sprawa z tymi właśnie naszywkami, które zmieniają jakby aplikacje, kolory, napisy, bo przez taką poduszkę można komuś coś powiedzieć. Tutaj wersja bardziej spokojna, a może nie do końca. Mam nadzieję, że mój pomysł przypadł Wam do gustu. Ja już się teraz z Wami żegnam, pozdrawiam dziewczyny i do zobaczenia na moich dwóch kanałach. Buźka! Jak wiecie, niedawno odbyły się regaty youtuberów. Niestety, klamer się na nich połamał, a wraz z nim gitara, która miała służyć do biesiadowania przy ognisku. Teraz nie mamy jej serca ani postawić w kącie, ani wyrzucić, dlatego postanowiłam zrobić z niej ozdobę. Zobaczcie. Na początku wyciągam niepotrzebne struny. Następnie zaznaczam punkty na płycie rezonansowej w odległości 3,5 cm od jej brzegów. Teraz ostrożnie wycinam część płyty rezonansowej i wyciągam ją ze środka. Dokładnie szlifuję nierówne brzegi i powierzchnie, które zamierzam pomalować. Odmierzam szerokość pudła rezonansowego w środku i docinam półki z płyty pilśniowej. W następnym kroku maluję gitarę oraz półki na wybrane kolory, po czym wklejam półki do środka pudła. Jak widzicie, półka prezentuje się naprawdę oryginalnie i pomimo tego, że nie ma już strun, gitara znowu jest w centrum uwagi, zamiast stać w ciemnym kącie piwnicy albo strychu. Nie wyobrażam sobie, aby w pokoju nastolatki mogło zabraknąć klimatycznych światełek. Pokażę Wam dzisiaj sposób, który z pewnością każdy będzie mógł powtórzyć. Na początku jednorazowe kubki maluję farbą na wybrane przez siebie kolory. Gdy farba wyschnie, na środku robię dziurkę i przekładam lampkę. Pozostało już tylko zawiesić girlandę nad oknem lub w innym wybranym miejscu i gotowe. W ten oto prosty sposób, z niewielką ilością farb i kubków, powstała moja nastrojowa girlanda. Ozdoby zazwyczaj kojarzą nam się z czymś do postawienia albo do zawieszenia. A ja Wam dzisiaj pokażę nietypową ozdobę, na której będziecie mogli sobie wygodnie usiąść. Na początku nawijam włóczkę na widelec. Następnie przewiązuję ją w połowie i zdejmuję z widelca. Pozostało już tylko przeciąć sznurki i gotowe pompony przykleić do filcowej podkładki.
Myślę, że taka pomponowa podkładka usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybredną księżniczkę na ziarnku grochu. Mamy nadzieję, że z chęcią weźmiecie się za ozdabianie swoich pokojów, tym bardziej, że za chwilę wakacje i sporo wolnego czasu. Dzięki, że z nami jesteście. Wpadajcie też na nasz Instagram i sprawdzajcie afterki. Do zobaczenia!